stylu, ty dążysz. Oni mówią o Rusi, mówią o Rusi jako o sekcie. Mówili wcześniej z kolei w innym miejscu w Radio Maryja o Jehowitach. Ojej, tylko katolicy to nie są sektą od 325 roku, od czasów Konstantyna Wielkiego. Ojej. A to każda mysz katolicka swój ogonek chwali. Czas linii myślej. Witamy Państwa serdecznie. Największej sekty wszechczasów, bo to są największe oszustwa wszechczasów. To kogo mogą dotyczyć te największe oszustwa wszechczasów, jak i największy sekt? Sekta nigdy nie będzie mała, rzeczywiście. To nie omieszkali oni o sekcie, a o tej Rusi, o której chrzest był też tutaj wspomnieć. Ale ciekawe, nocne zadanie. W każdym mieście, no to może było jedna czynna cele, straszyły ruiny. Teraz te ruiny praktycznie znikły. To jest podbudowane, wszędzie są parafie. Możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądać. I wtedy zaczęło się mówić, że no cóż, odbudowujemy mury, ale nie odbudowujemy duchowości w cerkwi Chrystusowej w ludziach. Ale za to trzeba się wziąć. I to jest mnóstwo problemów. Z jednej strony seminaria działają w zasadzie dobrze. Akcja chrztu również, nie wiem, pod 80% jest ludzi ochrzczonych wśród nas. Ale z drugiej strony ta forma bardzo trudna jest wejść z powrotem w układ życia. Praktykuje nie więcej niż 10%. To jest ten sam poziom praktyk, co był w czasach Związku. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy uczestniczyli w cotygodniowej liturgii, to nie przepraszam. Ale z drugiej strony mamy też władzę, która pokazuje takiego Mielcemczaku, że prawosławie to jest nasza religia. To jest świadomo, to jest ogólnozyjska świadomość. To jest, religię zniszczono, natomiast nie zniszczono kultury. Czy Rosja jest prawosławna? I teraz, no, rzeczywiście, no, władza do tej pory nie umie sobie wypracować żadnej nowej ideologii, która by jednoczyła społeczeństwo. Już w czasach Aleksego, a tak naprawdę w czasach Cyryla, państwo stara się odbudować swoją prawosławną tożsamość. Oczywiście jest to niewykonalne, bo państwo w dzisiejszych czasach musi być świeckie, trzeba by odtworzyć monarchię. A jak odbudować monarchię? I teraz to jest źródło kolejnych napięć, ponieważ cerkwi pozwolono na bardzo dużo i niestety ludzie są słabi. Poziom używania życia wśród duchowieństwa prawosławnego. To nasi najgorsi księża się tutaj chowają. Poziom bogactwa. Niektórych parafii, bo oczywiście są parafie bardzo biedne. Poziom życia w monastyce. Poziom życia hierarchii. Ale wydaje się, że dla cerkwi ta współpraca z władzą jest wygodna i ona się podoba. Do tej pory jest wygodna. A kiedy przestanie być wygodna? Ja myślę, że może przestanie być wygodna. Tylko jeśli władzy. Kiedy władza ustali cerkwi, kiedy władza znajdzie jakąś władzę. Zauważmy, że czynnik spajający jest to nocy drzewi, które byłby odbudowy jest prowadzony przez Cyryla pojęcie ruskiego. To jest ruski, to jest świat, gdzie się mówi po rosyjsku i wyznaje prawosławie. I teraz na poziom językowej rusyfikacji, czy Ukraińców, czy Białorusinów jest bardzo duży. Patriarcha, a za nim władza liczył na to, że jeżeli będzie się właśnie głosić ich bliskość, prawie że narodową tożsamość z Rosjanami, no to się tak się w Rosji głosiło od wieku, bo Małorusinów, czyli Ukraińców i Białorusinów traktowano jako regionalne odmiany Rosji. Liczono na to, że w ten sposób uda się
przyciągnąć przynajmniej ruskojęzyczną Ukrainę i zamknąć. No to kraj widać chyba nie za bardzo dobrze to wychodzi. A teraz się okazuje, że no niestety to jest wielki tutaj mierka klęska Putina. Ale liczył na to, że zostanie przywitany tak, jak został przywitany na Krymie. Jeszcze krótko na koniec, bo niestety nasz czas dobiega już końca, ale czy to nie oznacza też, że Cerkiew Prawosławna traci na tej współpracy z władzą? Właśnie na przykład wiernych na Ukrainie. A, to oczywiście Ukraina to jest wielki problem. Tam prawie połowa wiernych odeszła do stworzonego na nowo patriarcha kijowskiego. Natomiast w Rosji no, traci całkiem, traci niestety inteligencję. I to jest bardzo, bardzo smutne zjawisko. Traci inteligencję i przestała być czynnikiem przyciągającym, bo kojarzy się jest z jednej strony z wyczynami rozmaitych kapłanów jeżdżących wspaniałymi samochodami i budującymi sobie willę, jak tylko nowych ruskich, czyli oligarchów stać. A do kogo zwraca się inteligencja w takim wypadku? No jeśli chodzi o inteligencję, to właśnie paradoksalne jest, że jest szereg środowisk takich, jak które wyszły z dawnym duszpasem, z którym najważniejszym jest są uczniowie ojca Aleksandra. Ojciec Mink został zamordowany w 90. roku, czyli to ile jest już 60 lat? 27. We wrześniu będzie 28. A ilość ludzi, którzy się utożsamia z jego kręgiem rośnie i obejmuje całą Rosję. No to jest oczywiście temat na odrębną audycję. To jest temat rzeki. A dzisiaj rozmawialiśmy o prawosławiu w Związku Radzieckim, głównie w Związku Radzieckim i trochę o tym, jak to prawosławie teraz wygląda w Rosji. Przypomnę, że moim gościem był Paweł Przeciszewski, były dyplomata i historyk. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję również. Dziękuję za zaproszenie. A ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dla tych, którzy obchodzą teraz Święto Bożego Narodzenia, wszystkiego najlepszego. To był magazyn 7 Wschód. Do usłyszenia, Piotr Pogorzelski. Powtórka programu. Kłaniam się Państwu, Łukasz Marzecha. To jest program Wróżenie z Faktów. Po raz pierwszy w nowym 2018 roku. I ten nowy cykl Wróżenia z Faktów otwieram wraz z komentatorami Rafałem Ziemkiewiczem z tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry. I Romana Niemieckiego z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, czuję się dobrze, chcemy zostać wybrani. Ale co prawda program otwiera kolejny sezon, ale temat też, od którego chcę zacząć, otwiera kolejny sezon. I to nie będzie nowy temat, to jest temat, który już słuchacze dobrze znają, który w tym programie też się pojawiał niezliczoną ilość razy, czyli rekonstrukcja rządu, sezon trzeci, odcinek 3286. No tym razem podobno już jest jesteśmy w rogu, bo rzeczywiście pan premier Morawiecki mówił, że po święcie trzech króli, zawsze mam to zawahanie. Niemożliwe, największy sukces ostatnich lat to wprowadzenie tych sześciu króli do polszczyzny, bo już wszyscy zaczęli tak mówić. Przez pana Ryszarda, trzeba być zapamiętany, że to będzie publiczny. Jako literacki sukces naprawdę jest to na miarę Wiktora Hugo, który nazwał stworzyciela Alfonsem, pewnie cały świat dzisiaj tego pojęcia. I to z całą pewnością zostanie po panu Ryszardzie, nie wiem czy coś jeszcze. No w każdym razie po święcie trzech króli mieliśmy poznać zmiany w rządzie, no czyli teoretycznie rzecz biorąc w tym nadchodzącym tygodniu, o którym będziemy rozmawiać, ale niekoniecznie się oczywiście do tego czasu musimy ograniczać. Powinniśmy się dowiedzieć, jakie będą zmiany w rządzie. No i tutaj z punktu widzenia programu Wróżenie z Faktów pytanie dosyć zasadnicze, bo zaczęły się pojawiać w ostatnim czasie spekulacje, że zakres tych zmian wcale nie będzie taki duży, jakby się z początku wydawało i że ten czas, który upłynął od nominacji Mateusza Morawieckiego do tego mniej więcej momentu, posłużył temu, żeby zminimalizować, oczywiście w ramach różnych zakulisowych zabiegów, zminimalizować właśnie zakres z tych zmian. Jak będzie waszym zdaniem? Trzeba odwołać do wiedzy naukowej, znaczy do konkretnej nauki, jaka jest minimalogia stosowana, rozwinięta swego czasu przez świętej pamięci profesora Jana Tadeusza Stanisławskiego. To jest takie minimalologiczne prawo, że posunięcia polityków są radykalizm, posunięć polityków jest odwrotnie proporcjonalny do czasu, w który te posunięcia były zapowiadane. Czyli dłużej się o tym gada, tym mniej z tego wychodzi. A przecież o głębokiej rekonstrukcji słyszymy już od tylu tygodni, że można
być przekonanym, iż ofiarami głębokiej rekonstrukcji padnie najpewniej pani Strężyńska, która jest akurat jedną z, była jedną z najlepszych ministrów tego rządu, no ale nie pasuje do żadnej układanki. Bardzo prawdopodobne, że pan Szyszko, ale też nie dlatego, że akurat był zaliczony do gorszych ministrów w tym rządzie, może nie najgorszych, ale takich docenianych, tylko dlatego, że siła polityczna kręgu ojca Rydzyka już jest na tyle mała, że Jarosław Kaczyński nie musi tolerować dużej mordercy zwierząt w swoim otoczeniu. Już chętnie skorzysta z okazji, żeby się go pozbyć. Prawdopodobnie również pan Waszczykowski straci stanowisko, co już zapowiadano od tylu tygodni, że chyba wszyscy by się zdziwili, gdyby stało się inaczej, ale to dlatego, że coś jednak musi obóz prezydencki dostać, jak można się nie dostanie, no to przynajmniej dostanie ten morderca zwierząt. No może tak, nie wiem, może Adamczyk, może jeszcze ktoś, ale jeżeli ktoś szczeka na coś, co rzeczywiście będzie zasługiwało na miano głębokiej rekonstrukcji rządu, to moim skromnym zdaniem, gdyby miała być głęboka, to by już było. Skoro nie została zrobiona w momencie, kiedy mógł prezydent nie przyjąć po prostu pewnych, nie wręczyć nominacji pewnym ministrom, co zresztą zapowiadał półoficjalnie, ale w końcu się nie zdecydował na radykalny krok, no to myślę, że już jest, uleżało się i już omotany został Mateusz Morawiecki różnymi niemożnościami i wytłumaczono, że to w ogóle ma świetne pomysły, a niestety to się nie da zrobić. Dowiedziałeś, że Anna Strażyńska może stracić stanowisko. Mówi się o tym, że miałby na jej miejsce wyjść Paweł Szefernaker, ale to też by była pewna zmiana w stosunku do pierwotnych planów, bo pierwotne plany, czy przynajmniej spekulacje o tych planach, mówiły o tym, że w ogóle może zniknąć Ministerstwo Cyfryzacji. Podobno Ministerstwo Cyfryzacji miałoby jednak zostać. Ja zacznę od dowcipu, byłem jak analityk giełdowy, więc rekonstrukcja będzie albo głęboka, albo nie będzie głęboka. I moim zdaniem przy doradcy finansowego, tak, wszystko, wszystko chyba wskazuje na to, że ona nie będzie głęboka. Dlatego, że ta układanka wewnątrz obozu rządzącego jest dosyć skomplikowana, bo to są już nie tylko trzy partie, bo będą już to jest koalicja. To nie są tylko, to nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo podczas tych rozmów, które były toczone na Nowogrodzkiej, wiadomo, że Jarosław Kaczyński poświęcił już Annę Strężyńską, ale powiedział, no sorry, muszę mieć inne stanowisko w tym rządzie. Są różne opinie, myślę, że pani Milionowicz może być na przykład dostać Ministerstwo Rozwoju albo jakieś inne. No ale na niewątpliwie partia Porozumienie musi mieć jakieś dodatkowe stanowisko. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że Zbigniew Ziobro też swoich ludzi broni. To jest druga rzecz. Jeszcze jest trzeci przecież ośrodek poza w ogóle koalicją rządową, czyli prezydent. Prezydent bardzo chciał... Kuma, kumę pociesza. Kuma do kumy mówi. Mocne rozmowy, kuma do kumy. Bliskie, a że ci sektor, a że ci Jehowiści, a że ci tam, a że ci niedomyśli, kuma do kumy, kuma do kumy, nocne kumy, nocne kumy. Ale przepraszam, mówisz teraz, a czy to by nie było ryzykowne z punktu widzenia tego ryzyka, o którym teraz powiedziałeś, w każdym momencie? Jest w każdym momencie, ale jest pewien moment dla obozu rządzącego i dla zwolenników Antoniego Macierewicza symboliczny. No to jest rocznica 96. Katastrofy smoleńskiej, miesięcznica, tak. No, pan prezes Kaczyński powiedział, że wtedy poznamy raport, który będzie albo kompletny, albo po prostu nie da się dojść do prawdy. No właśnie, albo się po prostu nie da. Tak, ale to jest symboliczne, ta decyzja padła, więc jeśli, moim zdaniem, Antoni Macierewicz nie będzie ministrem obrony narodowej dłużej niż jeszcze kilka miesięcy, ale to jego poświęcenie nastąpi po kwietniu 2018 roku. O innych osobach, no to jest, o jedynie wspomnieliśmy, o której będzie, jest głośno teraz, no to jest Konstanty Radziwiłł. On wydaje się być już kompletnie skreślony. Znaczy, proszę zauważyć, co się działo w piątek czy w czwartek. Nikt z PiSu go nie broni. To ten jest skreślony. Było spotkanie przez tamten jest skreślony. A kuma do kumy.
Nadaj w nocy dzień. Chcemy zażegnać poważny konflikt, który jest ryzykowny również politycznie dla tego obywatela. Mi się wydaje, że w obecnej sytuacji to ma być jeden z tematów następnej rozmowy, tutaj naszej rozmowy, nie chcę tego rozwijać. Ja matkę boską robi. Zaraz do służby zdrowia przejdziemy. Także myślę, że Konstanty Radziwiłł padnie również ofiarą tego. Mamy przecież kandydata, który bardzo chętnie wziąłby ten resort. Nazywa się Stanisław Karczewski. Mówi to marszałek Senatu publicznie, że jest na to przygotowany. Jest przecież lekarzem. Zajmował się tym, te problemy są bliskie do swojego osobowego. Więc myślę, że to jest dla mnie pewne. Przy czym gdyby Stanisław Karczewski zdecydował się wziąć ten resort, to wyobrażam sobie, że to jest robić już w Senacie. To wtedy już pewnie by nie został kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. To nie wierzę, żeby Stanisław Karczewski był kandydatem na prezydenta Warszawy. Ale też chciał. No to chciał. Ja wiem, no pan marszałek jest człowiekiem wielu talentów. Może wziąć kilka, może wziąć każde właściwie ważne wyzwanie. Ale tu akurat bardzo zależy mu na tym resorcie zdrowia. No bycie ministrem to jest jednak poważna. Ministra zdrowia lekarza. Nie, to jest tak przyczynek do tego, jak, znaczy jest zwyczaj, że ministra zdrowia nie zawsze zgodnie z konstytucją pan Karczewski jest trzecią osobą w państwie, a oczywiście każdy na jego miejscu chętnie by został ministrem, bo minister to jest coś, w przeciwieństwie do marszałka Senatu, który no, nie jest kimś wielkim, chociaż jak mówię, w tych hierarchiach tylko Hance, aby nie dać gadać. Hance Gronkiewicz, aby nie dać gadać. I tylko Hance nie dać Gronkiewicz, nie dać gadać. A wracając jeszcze do rekonstrukcji, jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, to jest rozumienie, że nawet nie ma... Przepraszam, że po występach Jana Kuleskiego już nikt nie będzie używał tego pojęcia. No, no, nie, tam mamy ciekawych senatorów generalnie z każdej z strony, więc to akurat Kuleskiego traktuję jako osobę, która wiesz, menik polityczny, tak, zasługi ma ogromne dla naszego kraju. Ale to, że to jest już jedna charakterystyczna rzecz. Wracając jeszcze do Antoniego Macierewicza, bo to wszystkie są liryczne. Zasługi Macierewicza, to pozlica. On się wypiera, to jest kmera. Takiego think tanku, właśnie skupionego na sprawach europejskich, doskonale zna tą, zna tutaj specyfikę. No i z naszej informacji wynika, że spotkał się między Rosją Kaczyńskim i narzekał jednak na obecne wielka sknera. Które już mieliśmy mieć, teraz się okazuje, że nie będziemy mieć. Więc ja ten wyjazd do Waszyngtonu, tak załatwiany... Patriotów nam trzeba. Miałby się spotkać Antoni Macierewicz z Herbertem McMasterem, czyli doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. No to jest figura, może to stanowisko tak w naszej nomenklaturze nie brzmi dobrze, ale to jest bardzo ważna figura w Stanach Zjednoczonych. Znaczy człowiek odpowiadający w ogóle za to, jak to jest figura. Aha, ale ta rozmowa nie Jezusowa, rozmowa. Ale to figura, tak to oni gadają, bo nie można powiedzieć, że oni mówią dziś. Swoje posady, bo ta rzeczywiście ta wizyta jest dosyć zaskakująca w tym momencie. A pytanie w takim razie, jeżeli wróżymy z faktów, czy on może z tej wizyty przynieść jakiś konkret? Konkretem są pieniądze, które leżą na stole i myśmy alarmowali, że jednak ten
deal z Amerykanami jest bardzo drogi, wtedy Bartosz Kownacki mówi, że to kłamstwo i tak, tak, o patriotach, tak, bo o, za 10,5 miliarda z Ameryka, no to zażnęłoby cały, a chcemy 8 jest, to jest jaczka. Cały nasz budżet, no i wtedy Bartosz Kownacki zrzucał nam, że kłamiemy. Ta Grabowska. Ona przyjedzie. Co to będzie? Akceptowalna suma, rzeczywiście 38 miliardów wychodzi. No, wystarczyło policzyć. Jeszcze nie rozmawialiśmy, że w każdym razie przywinął się tylko w tle pan minister Waszczykowski, tyle fale powiedziałeś, że prawdopodobnie straci stanowisko. Niewątpliwie, i to zawsze przypominam, minister Waszczykowski jest najczęściej medialnie odwoływanym ministrem niemalże od pierwszego miesiąca swojego urzędowania i czasem być może tutaj ta zasada mniemanologii stosowanej też by zadziałała. To znaczy, że jak ktoś jest tak od tak dawna odwoływany, to może właśnie nie zostanie odwołany, jak sądzicie. Ja sądzę, że zostanie, ale na pieniądze w kamerze, tak na duże pieniądze bym się o to nie zakładał. Odwoływany. Dla którego pan Waszczykowski zostanie odwołany, to nie są błędy dyplomacji, które są błędami, że tak powiem, całego rządu, a więc one wynikają z ogólnej linii, więc tutaj Waszczykowski nie miał siły sprawczej. Jemu najbardziej szkodził to, że oczywiście po pierwsze nie ma politycznego zaplecza, więc to nie jest sytuacja Antoniego Macierewicza czy Zbigniewa Ziobry, którzy mają, zwłaszcza Macierewicz ma swój kościółek, nawet nie nazwę tego frakcji. No bo to nie jest polityk, to jest dyplomata, No tak, więc po pierwsze można go było medialnie odwoływać, więc dlatego go odwoływano, a po drugie tym, czym on się naprawdę naraził PiS-owi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to jest to, że nie wyczyścił tego resortu. No. To jest takie słowo klucz jakby w postępowaniu PiS-u. Minister Waszczykowski... Złogi, a te złogi, no to, że Ryszard Sznepf na przykład nie został natychmiast na zbitą twarz odwołany, co zresztą z dużą szkodą dla Polski, że tego nie zrobiono. I tam sobie mógł szaleć po Ameryce, bo Waszczykowski mu chciał okazać łaskawość. To na pewno działa właśnie. Takie historie działały przeciwko obecnemu ministrowi. Inna sprawa, że on tak nie bardzo miał na kogo wymieniać. No bo jak wymieniał, no to na przykład wsadzono mu przez rękę pana Przyłębskiego do Niemiec, a z tego co wiem, nie miał na to wielkiego wpływu, ale no ktoś, prawda, musi ponieść kończąc pierwszą część naszej rozmowy. Ale też zapamiętam ministra Waszczykowskiego z wypowiedzi różnych. Sam Skobar przeszedł do historii. Przypomnę, że minister Waszczykowski mówił o wolności wymiany kadr w MSZ-cie, bo tutaj nie można sobie po prostu ludzie, zwłaszcza na tych stanowiskach wyższych, to muszą być ludzie ze stażem pewnym w administracji publicznej, w szczególności w dyplomacji. Ja tutaj być może pan minister... To są tylko plotki. Ministra Waszczykowskiego. To są tylko plotki. Sytuacja była bardzo... To są plotki. Proszę, nie ma zaproszenia. Dziś. Po drugie, jego polityka zagraniczna była sterowana. To są tylko plotki. To są tylko plotki. Jakieś międzynarodowe działania. A po trzecie, ale jedno chcę powiedzieć. Minister Waszczykowski na początku, on naprawdę to o czym powiedziałeś, on nie chciał czyścić resortu, tak jak wielu rządowo. Minister Waszczykowski. Te słynne stwierdzenia, że tam są ciągle złogi jeszcze w Alei Szuka, gdzie jest siedziba MSZ-u. Cokolwiek mówić, bo minister Waszczykowski zdawał sobie sprawę, co wioblaci, kiedyś robili jak to kaczki. Dzisiaj mamy udają. Skandal, ale chociażby w Stanach Zjednoczonych. Ale wiem, że na przykład obronił osobę bardzo dobrą dyplomatkę i bardzo dobrego urzędnika w Moskwie, czyli panią Bogucińską Nałęcz, która została do końca swojej kadencji, wróciła tak, jak miała wrócić. Ale rzeczywiście wydaje się, że teraz już po tych wszystkich, no po tych dziekorywców, że to mieliśmy, tak jak napisałeś żartobliwie w SMS-ie do nas, jakie będą się tematy 2682, ile dobrze pamiętam, no to już ministra Waszczykowskiego to byłby serial jakiś 7943 mniej więcej, prawda? Ale wydaje się, że to chyba tego 7943 nie przetrwa. Mówi się, że minister Szczerski, który no, lubi sprawy międzynarodowe, chciałby się nimi zajmować, bo wiadomo, że nie chciałby się być ministrem jednak u
Beaty Szydło, ale no, po zmianie rządu tej układance, która również była przecież tutaj ważnym graczem w tej układance, był prezydent Andrzej Duda. Wydaje się, że rzeczywiście ten teraz nadszedł czas na wymianę. Zresztą z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości chyba się zorientowano, że no, jednak trzeba na poważnie zacząć prowadzić politykę zagraniczną. Są też m.in. wymiana premiera, no jednym z tych celów, dla których Beata Szydło została zmieniona na Mateusza Morawieckiego, co też jest ryzykowne, przecież z punktu widzenia obozu politycznego, bo premier Szydło była bardzo lubiana przez wyborców PiSu i przez zwolenników obecnej władzy, na osobę, no, którą łatwo przykleić kartkę również przez bankstera, do którego tak walczymy, prawda, zwalczamy i tak dalej. No jednak Mateusz Morawiecki przez lata pracował na wysokich stanowiskach, również jako prezes banku. Ja bardzo dziękuję. A ja tylko jeszcze jedno z gością. Kamil Stok, mistrzem olimpijskim. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. To było Wróżenie z Faktów. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do usłyszenia. Powtórka programu. Radio 24, zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą zaproponować zmiany w unijnym rozporządzeniu Bruksela 2 bis, dotyczącym m.in. zasad umieszczania dzieci odebranych rodzicom w rodzinach zastępczych. Poinformował o tym w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Propozycja ma być przedstawiona na spotkaniu ministrów sprawiedliwości krajów Unii Europejskiej pod koniec stycznia w Sofii. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Zdaniem wiceministra Wójcika obecnie nie ma dobrego prawa, które reguluje przypadki odebrania dzieci i umieszczenia ich w rodzinie zastępczej. To powoduje na przykład, że polskie dzieci w Niemczech trafiają do rodzin niemieckich czy tureckich. Tymczasem najważniejsza jest tożsamość dziecka, mówi wiceminister Wójcik. Jeżeli tożsamość, to język, kultura, religia. Dziecko musi być polskie umieszczone w rodzinie, gdzie się mówi po polsku. O tej sprawie się mówi właściwie od wielu lat, bo nawet Konwencja Praw Dziecka ONZ-owska ma taki przepis, który mówi o tym, że musi być utrzymana w takich sytuacjach tożsamość dziecka, a prawo unijne właściwie ma potężną lukę i nie ma regulacji. Pod koniec stycznia odbędzie się Rada Unijnych Ministrów Sprawiedliwości. Podczas spotkania ma być przedstawiona propozycja zmiany prawa. Na stole leżą trzy: polska, słowacka i węgierska. Minister Wójcik zaproponował, by przygotować jedną wspólną. Musi to Marusi! Grupa robocza dotycząca problemu odbieranych dzieci. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Jedna z głośniejszych spraw tego typu miała miejsce w połowie października. Musi to być u Marusi! Córka Polaków została zabrana przez niemiecki urząd do spraw młodzieży Jugendamt. Dziewczynka ma wrócić do rodziców po spełnieniu warunków ugody zawartej przez sąd. Musi to u Marusi! 3 stycznia. Musi to u Marusi! Dziecko ma być spotkaniu, które odbędzie się pod koniec stycznia po spełnieniu warunków postawionych przez sąd. Szwedzka policja potwierdziła, że jest jedna ofiara śmiertelna wybuchu w Sztokholmie. Około 60-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku ran odniesionych podczas eksplozji. Doszło do niej przy jednej z naziemnych stacji metra. Druga z ofiar, 45-letnia kobieta, została lekko ranna. Przemysław Gołoński. Policja wyklucza, by zdarzenie było wynikiem zamachu terrorystycznego. Tuż po godzinie 11 mężczyzna przejeżdżający rowerem obok stacji metra w Orbygård zatrzymał się i podniósł z ziemi nieznany przedmiot. Wkrótce po tym nastąpił potężny wybuch, w wyniku którego zarówno mężczyzna, jak i towarzysząca mu kobieta zostali ranni. Wiele wskazuje na to, że zdarzenie nie było skierowane wobec konkretnej osoby lub osób, powiedział szwedzkiemu radiu rzecznik stołecznej policji Sven-Erik Olsson. Według źródeł, na które powołuje się gazeta Aftonbladet, przedmiotem, który spowodował eksplozję, był ręczny granat. Jednak tych informacji na razie nie potwierdzają służby. Policja prowadzi śledztwo w kierunku zniszczenia mienia i zabójstwa. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. A my wracamy do kraju. W lasach Warmii i Mazur tak mokro nie było od lat. Jak informują leśnicy, powoduje to duże straty w leśnej infrastrukturze. Uniemożliwia też prowadzenie normalnej gospodarki leśnej, wyjaśnia Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W wielu nadleśnictwach, szczególnie tych na północy województwa, gdzie dominują gatunki liściaste i te gleby mają taki charakter gliniasty, nie da w ogóle rady. Musi to umarł, jest tak mokro, one stoją w wodzie. Nawet
jeżeli mu się udało to rozciąć, to z kolei nie da się ich wywieźć z lasu, bo drogi leśne są bardzo często zniszczone. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie przewiduje, że na samo naprawienie dróg po intensywnych opadach trzeba będzie wydać kilka milionów złotych. Regularne nabożeństwa grecko-katolickie będą odprawiane nie tylko w Gdańsku, ale także w Gdyni. W związku z tym, że społeczność grecko-katolicka w regionie jest coraz liczniejsza, postanowiliśmy złożyć wielką także w Gdyni, wyjaśnia ksiądz Mitrat Józef Ulicki, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Gdańsku. W południe papież Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W Gdyni, w swoich rozważaniach zwrócił uwagę na wielką pokorę Chrystusa, który nie miał grzechu, a mimo to stanął w kolejce z pokutującymi, by przyjąć chrzest grzecki. Inicjował start tych liturgii w obrządku grecko-katolickim, bizantyjsko-ukraińskim. Liturgie w obrządku bizantyjsko-ukraińskim będą odprawiane w każdą niedzielę o 8 w kolegiacie Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni. Na koniec czas na prognozę pogody. W nocy na północy i w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na południu zachmurzenie przeważnie duże, miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu, a na Podkarpaciu także deszczu i mrzawki. Miejscami, zwłaszcza na Mazowszu, Podlasiu i Polesiu, mgły marznące i ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Temperatura od minus 8 na Suwalszczyźnie oraz miejscami na Pomorzu przez minus 3 na przeważającym obszarze do plus 2 na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej. Powtórka programu. Witam po raz pierwszy w tym nowym 2018 roku. Gościem pierwszej audycji Warto Czytać w nowym roku jest Carlos Marodan Casas. Dzień dobry. Tłumacz książek Carlosa Ruiz Zafona. 2017 rok upłynął dla miłośników prozy Zafona pod hasłem oczekiwania na czwartą część tetralogii rozpoczętej Cieniem Wiatru. A dzisiaj porozmawiamy o Labiryncie Duchów, który ukazał się w ostatnich tygodniach ubiegłego roku. Pan tłumaczył wszystkie cztery części. Na świecie mówi się... Na świecie mówi się o zafonomanii, gorączce zafońskiej, epidemii zafońskiej. Czy pan się czuje zafonologiem w związku z tym? Nie. Uroczystości wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Panacchi. Swoim pierwszym wywiadzie poświęcenia nowy biskup pomocniczy mówił między innymi o swoich planach dotyczących posługi. Ja tu i z Kasią Okraską, wszystkie pozostałe. Poza tą tetralogią należy pamiętać również o tak zwanych młodzieżowych opozycjach. Od których zaczynał? Od których zaczynał, tak. Dostał nagrodę, 30 tysięcy dolarów i dzięki temu spełnił swoje marzenie i wyjechał do Stanów Zjednoczonych i uczył się pisać scenariusze filmowe. Co jest zaskakujące, jak się czyta na przykład taki Labirynt Duchów, który ma 870 ponad stron. To da sobie wyobrazić, że zawsze też pisze scenariusze filmowe. Zupełnie inny gatunek. Papież Benedykt XVI w 2008 roku mianował go prorokiem. Nowy biskup pomocniczy wybrał jako hasło biskupi zawołanie Jezus jest Panem. Że w serialach telewizyjnych, że teraz w serialach telewizyjnych czuć najlepszą literaturę, jaka powstaje obecnie. To znaczy jaką? Taką literaturę, w której są wyraziste postacie, sądzę, konkretna fabuła, nieco zawsze zagmatwana, w której od odbiorcy wymaga się cierpliwości, bo jednak serial to trzeba kontynuować oglądanie z odcinka na odcinek. I przypomina to strukturą, ale nie tylko, myślę, że również barwieniem, całą specyfiką narracji. Przypomina 19-wieczną opowieść odcinkową. Ale pan mówi o scenariuszu filmowym, a dokładnie to samo możemy powiedzieć o jego książkach. Wyraziści bohaterowie, jakaś tajemnica, historia, trzymanie w napięciu i sprawianie, że czytelnik czeka na kolejną część, bo Cień Wiatru, Gra Anioła, Więzień Nieba. Gdybyśmy chcieli być trochę złośliwi, ale oczywiście nie jesteśmy, to powiedzielibyśmy, że pomimo całej tej gorączki zafońskiej, to on właściwie cały czas pisze o tym samym, o Barcelonie i o tym samym bohaterze.
bohaterze, który się tylko trochę starzeje. Wszystko jest owiane lekką mgiełką tajemnicy, którą chcemy rozwikłać. I czytelnik, sięgając po kolejną książkę z tej serii, doskonale wie, czego się spodziewać. Czy to jest Pana zdaniem przepis na sukces? Najwyraźniej. W Radiu Maryja dalsze informacje. Sprawdza się. Odkrywienie niepodległości to tytuł wystawy, sądzę, jaką w czasach, mogą już oglądać zawsze tak mieszkańcy było. Krakowa. Od wianku dostępna jest ona na Placu Sztepańskim. To, ekspozycja ta to, co jest znają, jednym z przedsięwzięć, które krakowski IPN podejmuje w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa przybliża postaci sześciu działaczy i polityków, którzy w 1918 roku przyczynili się do powrotu naszego kraju na mapy świata. Oglądając ją, każdy może znaleźć nieco dla siebie. Proponuje Roxana Szczypta-Szczepańskiego. Przede wszystkim ona nie dotyczy jednej wyłącznie osoby, tej, która jest głównie kojarzona z uzyskaniem niepodległości, a więc z Józefem Piłsudskim, ale też pozostałe postaci, które bardzo istotny sposób wpłynęły na kształtowanie naszego państwa polskiego po roku 1918, ale też wcześniej, między innymi Klaus Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, więc te wszystkie postaci, które są reprezentowane na wystawie, jest jakaś, można także zacząć różnego rodzaju zdjęć, cytaty i myślę, że są doskonałe punkty odniesienia do nas dzisiaj. Obecnie wystawę można oglądać w Krakowie, jednak to nie jedyne miejsce. Myślę, że retro jest dostępne, mówi dyrektor krakowskiego IPN, doktor Tak, bo to nie jest taka Barcelona, którą znamy my turyści, kiedy przechadzamy się Ramblą, podziwiamy kolorowe budynki, chodzimy po parkach, jemy pyszne jedzenie i pijemy pyszne wino. Ta Barcelona jest trochę zamglona, te uliczki są wąskie, ale ciemniejsze niż zazwyczaj są. Jest trochę szara ta Barcelona, taka troszkę bardziej przypominająca Warszawę. I tak sobie myślę, czy właśnie dlatego Polacy tak bardzo pokochali te książki, że trochę im ta Barcelona przypomina nasze polskie miasta jesienią. Konkursy skierowane do młodzieży oraz gry planszowe. Tak jest, ale pod koniec roku planuje także wydać publikację o działaniach carskiej tajnej policji. Taka próba pokazywania, że każde miasto ma swoje takie miejsca tajemne, że nie jest takie oczywiste. Barcelona uważa się za takie miejsce dla turystów oczywiste, tak jak pani powiedziała, idzie się Ramblą w stronę Plaza Katalunia albo w stronę morza, w stronę portu. Zdaniem założyciela Ordy i Macieja Świrskiego w artykule znalazły się błędy historyczne, trzeba zobaczyć Sagradę Familię i na tym się właściwie, no Paweł Gotniko jeszcze jest z katedrą. Może Rawal, niekoniecznie, bo to niebezpieczna dzielnica. Się w Polsce i na tym się kończy. U Safona te same jakby place, te same ulice pokazane są jakby z drugiej strony. A poza tym, on również umiejscawia w Barcelonie miejsca, które istnieją tylko i wyłącznie w jego powieściach. Mimo że myślę, że po jego książkach, które w rezultacie nosi nazwę to ważny i pierwszy tego typu wyrok w Polsce. Może nastąpić przełom orzecznictwa jest to miejsce, w zakresie tego, kto może występować ze sprostowaniem. Powiedział Maciej Świrski, naprawdę istnieje. Założyciel. Nie wiem mniej więcej, gdzie można je zlokalizować, ale kto oczywiście jest wytworem fantazji autora. Kiedy w 2004 roku w Polsce ukazał się Cień wiatru, tłumacząc to słynne pierwsze zdanie, wciąż pamiętam ów świt, gdy ojciec po raz pierwszy wziął mnie ze sobą w miejsce zwane cmentarzem zapomnianych książek. Czy przypuszczał pan, intuicja panu podpowiadała, że ta przygoda potrwa aż przez cztery książki i w 2017 się ukaże Labirynt Duchów? Nie. Sukces Safona w Polsce był dla mnie absolutnym zaskoczeniem. 1,5 miliona czytelników w naszym kraju, w którym czytanie to nie jest narodowy hobby, przyznajmy. Myślę, że wszystkie kraje narzekają na stan czytelnictwa. Ale być może zawsze tak było. W każdym razie dla mnie jest to zaskoczenie. Wspieraniem działań, a wybrań dlatego, że ja kiedy przeczytałem Safona po raz pierwszy, a przyznam się, wiedzy, że była to książka, od której się nie mogłem odebrać od Cienia wiatru. Czytałem go wszędzie, w metrze, w autobusie, gdziekolwiek byłem, byle jak najszybciej dowiedzieć się, jaka tajemnica kryje się w tej opowieści. Byłem szczęśliwy, dlatego że Safon cofnął mnie w moim czytelniczym wieku o wiele lat. To znaczy ja nagle jej przewodniczącą została wiceminister edukacji Marzena Machałek. Były wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski pozytywnie ocenia powołanie rady dyrektorów szkół zawodowych. Jego zdaniem ministerstwo
bardziej odkrywałem niż na powoływanie nowych organów, powinny jednak skupić się na konkretnych działaniach. Sienkiewicza, Bolesława Prusa, całą tą klasykę, o której się teraz już mało pamięta, a to czytało się z zapartym tchem, od której się nie można było oderwać. I Safon przypomniał mi te czasy właśnie takiego zachłyśnięcia się lekturą i myślę, że wielu czytelników przeżyło tę samą przygodę. Pan wspomniał o Dickensie. Safon jest zwany przez niektórych barcelońskim Dickensem. Jest najczęściej czytanym hiszpańskim pisarzem obok Cervantesa. Cervantes XVI wiek, Safon XXI. Czy myśli pan, że w XXVI wieku ktoś będzie Safona pamiętał? Żyjemy w czasach, w których tak szybko zanikają pewne kanony czytelnicze, na przykład mówiąc tylko o książkach. To, na czym ja się wychowałem, w środowisku no, 50 lat temu, Rada będzie podejmować nagle okazuje się dla moich córek, chociażby zupełnie nieistniejący, nieaktualny, jakby początek ich przygód czytelniczych zaczyna się zupełnie gdzie indziej, zupełnie innym miejscu, zupełnie inny autor, zupełnie inne książki. Wątpię. Pierwsza część serii, 45 rok, początek, teraz Labirynt Duchów, epilog, ale epilog Barcelona, 92 rok, bohater trzyma za rękę dziewczynkę, 10-letnią, w jej spojrzeniu maluje się ogromna ciekawość, bo wieczorem tata obiecał, że pokaże jej cmentarz zapomnianych książek. Dla mnie to wygląda na to, że to jest taka klamra spinająca te wszystkie cztery części i niestety zapowiedź, że to już jest koniec. Myśli pan, że faktycznie to już nie będzie? Myślę, że Safon już skończył, bo nawet nie wiem, czy on pisząc Cień Wiatru rzeczywiście miał zamiar napisać tą tetralogię, czy to wynikło jakby z ogromnego sukcesu Cienia Wiatru. Też go zaskoczył sukces? Myślę, że go też zaskoczył. Też go zaskoczył. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę, że on znalazł się w finale takiego konkursu literackiego, takiej nagrody literackiej, ale tylko w finale, nie zdobył pierwszego miejsca. I jeden z jurorów uparł się po prostu, żeby wydawnictwo Planeta jednak tę książkę wydało, bo wydawnictwo nie było przekonane w ogóle do Cienia Wiatru nawet na początku. I jak pani dobrze wie, tę książkę wypromowali Cień Wiatru, wypromowali barcelońscy księgarze. To oni radzili swoim stałym klientom, że zajrzyjcie do tej książki, kupcie tę książkę, promowali tę książkę. Także widać, a nie zapominajmy, że jednak książka jest jednym z bohaterów tych powieści safonowskich, więc jakby księgarze oddali hołd Safonowi za to, że on oddał hołd i księgarzom, i książkom. Tak, te książki są pochwałą książek, czytania, księgarzy, wszystkiego, co jest związane z literaturą. To jest w ogóle jedna wielka pochwała powieści. Warto czytać Labirynt Duchów i cała seria książek Carlosa Ruiz Zafona. A ja rozmawiałam z tłumaczem, panem Carlosem Narodanem Casasem. Dziękuję panu bardzo. Kolejna audycja Warto Czytać za tydzień w niedzielę o 14.15. Luisa Wybut, zapraszam. Powtórka programu. Edyta Woźniak, dzień dobry, zapraszam na magazyn polonijny. 260 osób przyjechało do Polski w ramach repatriacji. W 2018 roku będzie znacznie więcej, bo i zainteresowanie rządowym programem powrotów jest większe. Kolejne dary dla polskiej szkoły w Mościskach na Ukrainie. Wyposażenie tym razem przekazali darczyńcy z Przemyśla. Opowiemy także o polskich księżach, którzy pracują na wschodzie. Odwiedzimy usole syberyjskie. Zaczynamy od przeglądu najważniejszych wydarzeń polonijnych ostatniego tygodnia, które zebrała Maja Wasilewska. Rok 2017 był dobry dla rozwoju polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. Ze wstępnych danych wynika, że wartość wymiany handlowej przekroczyła 2,5 miliarda dolarów. Z Mińska, Włodzimierz Pacz. Wzrost polskiego eksportu na Białoruś zanotowano we wszystkich sferach. Ambasador Polski na Białorusi Konrad Pawlik powiedział Polskiemu Radiu, że nasz kraj znacząco zwiększył też pomoc rozwojową dla Białorusi. W minionym roku zrealizowano 7 projektów pomocowych wartych 300 tysięcy euro. Z takich najważniejszych projektów to szkoła pod żaglami w Wrocławiu, to manufaktura chleba i powidła w Komarowie, projekt w Baranowiczach skierowany do osób z większym lub mniejszym inwalidztwem. Ambasador Pawlik poinformował, że w 2017 roku pojawiły się problemy z przedłużeniem pobytu dla kilku polskich duchownych sprawujących posługę na Białorusi. Część z tych spraw udało się pozytywnie rozwiązać.
rozwiązać zostały im przedłużone wizy. Ten dialog prowadzimy wspólnie z Konferencją Episkopatu Białorusi i władzami białoruskimi. Konrad Pawlik ocenił, że dialog z białoruskimi władzami nie jest łatwy, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania polskiej mniejszości. Zaznaczył, że nasza dyplomacja stara się wyjaśniać kolejne sprawy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W minionym roku odbyły się spotkania dwóch komisji do spraw nauczania polskiej mniejszości i do spraw udoskonalania podręczników historii. Na Litwie podsumowano wyniki plebiscytu Polak roku 2017 organizowanego przez polski dziennik Kurier Wileński. Zwyciężczynią została Regina Markiewicz z Soleczyńskiego samorządu. Polaka roku wybierano na Litwie po raz 20. Regina Markiewicz jest kierowniczką Wydziału Oświaty i Sportu w samorządzie rejonu Soleczyńskiego. Wyboru finałowej dziesiątki spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje kapituła złożona z laureatów poprzednich konkursów, których zdaniem w ciągu mijającego roku albo w ciągu bardzo wielu lat na rzecz polskości, na rzecz Polaków na Wileńszczyźnie wyjaśnia Polskiemu Radiu redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego Robert Mickiewicz. W wyborze Polaka Roku biorą też udział czytelnicy dziennika, którzy mogą wysyłać głosy na swoich faworytów. W poprzednich latach Polakami Roku na Litwie zostali m.in. dyrektor administracji samorządu rejonu Soleczyńskiego Józef Rybak, ukarany kilka lat temu karą finansową za polskie tabliczki zawieszane na prywatnych domach w rejonie, a także dyrektorka Wileńskiego Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, siostra Michał Larak z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Uhonorowanie Reginy Markiewicz odbędzie się 21 stycznia podczas uroczystej gali w Domu Kultury Polskiej w Gdyni. Pozostajemy na Litwie. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku na Litwie zostanie zaprezentowanych około 30 projektów, które przygotowuje Instytut Polski w Wilnie we współpracy z polskimi i litewskimi partnerami. Głównym celem naszego niepodległościowego programu jest nie tylko przedstawienie litewskiej publiczności polskiej kultury, nauki, wybitnych postaci i ich osiągnięć, ale znalezienie jak największej liczby wspólnych punktów w historii Polski i Litwy, powiedział pan dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Jednym z najważniejszych polskich wydarzeń na Litwie w tym roku będzie planowana na listopad prezentacja w Wileńskim Pałacu Wielkich Książąt Litewskich rękopisu poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Podczas dorocznego festiwalu filmu polskiego na Litwie w specjalnym bloku będą pokazane filmy z różnych epok poświęcone wolności i niepodległości. Natomiast w ramach realizowanego od lat projektu Klubu Filmu Polskiego zostaną pokazane filmy, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym. Instytut przedstawi także sylwetki kobiet niepodległości i wolności, które brały udział w tworzeniu m.in. polskiej Solidarności. Przypomni postacie braci Stanisława i Gabriela Narutowiczów. O znaczeniu niepodległości dyskutować będą historycy, politolodzy. W szkołach przeprowadzone zostaną specjalne lekcje dla młodzieży. Polskie jubileuszowe obchody rozpoczęły się na Litwie już w roku ubiegłym. Instytut przeprowadził w 22 szkołach w kraju projekt edukacyjny Polska i Litwa na wspólnej drodze. Instytut Polski w Paryżu przygotował na pierwszą połowę 2018 roku wiele wydarzeń. Jednym z ważniejszych jest Grand Prix de Paris 2018 w tańcu zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym. O szczegółach Marek Brzeziński. Będzie to impreza o charakterze międzynarodowym, gdyż obecnie odbywa się w Rzymie, Barcelonie, Poznaniu i na należącej do Francji położonej na Oceanie Indyjskim wyspie Reunion. Finałowa gala zaplanowana jest na początek marca w stolicy Francji. Przez cały styczeń do końca lutego odbywać się będą spacery szlakiem Polaków w Paryżu. Tych śladów polskiej obecności jest bardzo wiele, od Pałacu Lambert, gdzie mieszkał przywódca wielkiej emigracji książę Czartoryski, po Bibliotekę Polską, Instytut Marii Skłodowskiej Curie i Pierre Curie i Panteon, gdzie polska uczona została pochowana. Do końca stycznia Montpellier na południu Francji czynna będzie wystawa poświęcona polskiej szkole plakatu. Wystawione eksponaty pochodzą z lat 67-78 w tym samym mieście, ale w innej galerii. Osobna wystawa prezentuje pracę legendarnego polskiego plakacisty Romana Ciślewicza. Z kolei aż do połowy czerwca w Paryżu wyświetlane będą klasyki kina polskiego. To tylko niewielka część imponującej propozycji imprez mających przybliżyć kulturę polską. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W 2018 rok dla Polaków na wschodzie oznacza ułatwienia w repatriacji. W ubiegłym roku do kraju przyjechało 260 osób, ale zainteresowanie powrotami jest coraz większe. Funkcjonowanie przepisów podsumowuje Rada do spraw repatriacji. W ubiegłym roku parlament znowelizował ustawę dwukrotnie. Rada dysponuje już statystykami za ten okres, a szczegóły zna Michał Fedusio. Rada Ministrów przygotowała nowelizację ustawy repatriacyjnej na początku 2017 roku.
oraz kolejną w listopadzie. Pierwsza nowelizacja weszła w życie 1 maja i już widać, że zainteresowanie powrotami do Polski stale wzrasta, mówi przewodnicząca Rady do spraw repatriacji Aleksandra Siłosarek. W roku 2017 do końca roku praktycznie już wróciło do Polski 260 osób. Repatriacja dotyczyła również tych, którzy przyjechali w roku 2016, 20 grudnia, tych 156 osób, które zaprosiła pani premier Beata Szydło już na święta do Polski i oni już zostali w ośrodku adaptacyjnym w Pułtusku. Nie jest jakaś wielka ta liczba, ale jednak dobrze by spróbować 260 osób i 156 tych, którzy zamieszkali w ośrodku w Pułtusku, którzy otrzymali tą repatriację po wyjściu w życie ustawy 1 maja, to nie jest to aż taka mała ilość. Ale myśmy o tym mówili, dokonując, że tak powiem, nowelizacji ustawy o repatriacji. Że jednak ten rok będzie takim rokiem na zasadzie sprawdza, jak to pójdzie, prawda? Jak to będzie realizowane. Ten rok uważamy, że jest takim rokiem testowym. Natomiast mam taką nadzieję, że ponieważ ustawa jest naprawdę dobra, trudno mówić o lepszej ustawie, o lepszych założeniach do tej ustawy. Ja mam nadzieję, że tak jak kiedyś o tym mówiliśmy, że repatriację rozkładamy na 10 lat i każdego roku do Polski będzie się repatriować 1000 osób. I myślę, że to będzie realne, oczywiście w przypadku, jeśli realizacja ustawy przez służby, czyli MSZ zwłaszcza, będzie rzetelną realizacją tej ustawy. Aleksandra Siłosarek podkreśla, że do polskich placówek dyplomatycznych dociera dużo zgłoszeń związanych z chęcią przyjazdu do Polski. Przewodnicząca Rady do spraw repatriacji liczy, że w tym roku do ojczyzny wróci nawet kilka razy więcej osób, aniżeli w roku 2017. Mam taką nadzieję, ponieważ w tej chwili dużo osób zgłasza się również z Syberii. To nie dalej jak dzisiaj miałam właśnie rozmowę z panem, który jest potomkiem jeszcze wesłańca styczniowego, powstania styczniowego w Syberii, ale ma wszystkie dokumenty i ma pełne prawa do tego, żeby repatriować się do ojczyzny. Świetnie zresztą mówiący po polsku. Będą w tej chwili mogli również i ci repatriować się, którzy wyjechali wcześniej na Białoruś, wyjechali do Rosji, a być może, że z tych małżeństw mieszanych, które wyjechały do Niemiec, być może, ale mam taką nadzieję, że i tak na pewno będzie, że wszyscy ci, którzy będą chcieli wrócić do tej Polski wyśnionej, wymarzonej, może nie przez nich, ale przez ich ojców, ich dziadów, mają drzwi otwarte szeroko tego domu, który nazywa się Polską. Przepisy repatriacyjne w dużej mierze dotyczą osób oraz potomków osób wysiedlonych do Kazachstanu. Siłosarek zauważa jednak, że zainteresowanie repatriacją istnieje również w innych częściach wschodniej Europy czy Azji. To są osoby, które są i z innych państw, i między innymi właśnie, o których mówię, że te osoby, które gdzieś wyjechały wcześniej, ja na przykład tych, którzy mieszkają w obwodzie kaliningradzkim, który jest bardzo duża grupa i tam oni są zrzeszeni, że tak powiem, wokół wspólnoty polskiej imieniem Jana Kochanowskiego, ale przede wszystkim wokół parafii kościoła katolickiego, że te osoby również teraz będą miały szansę powrotu, bo zawsze o nich mówiłam, że to są tacy pierwsi uciekinierzy z Kazachstanu, bo oni zaraz po odzyskaniu niepodległości, oni zaraz wyjechali z tego Kazachstanu, ponieważ nie mogli do Polski, więc wyjechali do obwodu kaliningradzkiego. Tam osiedlili się przy granicy z nadzieją, że uda im się dużo wcześniej wrócić. Nic bardziej mylnego, bo niestety z bólem to muszę powiedzieć, że Rzeczpospolita Polska niestety nie dawała im czas powrotu. Mam nadzieję, że teraz wrócą. I Syberia, i Kazachstan, i Uzbekistan, i Ukraina też. Tak. Te właśnie państwa, do których w naszych kresach Polacy wyjeżdżają. Zainteresowanie repatriacjami zwiększyć ma jeszcze nowelizacja ustawy z listopada ubiegłego roku. To dzięki zaangażowaniu środków z budżetu państwa w pomoc nowo osiedlonym. Środki mają być przeznaczane na zakwaterowanie czy znalezienie źródła utrzymania. Nowelizacja, która weszła 1 maja w życie,
Ona zakładała, że repatriować będą mogli się tylko i wyłącznie ci zesłani deportowani, tak, potomkowi zesłanych deportowanych, ale wiele było takich również i rodzin, których dziadkowie wyjechali, no krótko mówiąc, w celach poprawienia sobie bytu i nigdy nie mogli już tam wrócić, bo nie było im dane, nie było to możliwe i byli także prześladowani, więc wszyscy ci tą następną nowelizacją, czyli tą, która teraz wchodzi w życie, będą mogli wrócić. Sądzę, że będzie to duża grupa jednak Polaków. Pomimo, że jednak jest rozgoryczenie, jest rozczarowanie, że Polska jakoś o nich przez te lata cały zapomniała. Myślę, że i oni się troszkę zniechęcili. Jest to szansa, absolutnie szansa odwrotu wszystkich właśnie tych. Bo to był heroizm, żeby przez całe te lata tego terroru, niewyobrażalnego dla nas terroru, żeby za sam fakt, że oni jednak nie bali się mówić o tym, że są Polakami i wszędzie w dokumentach mają pisaną narodowość polską. Oni tą narodowość i ten wpis zawsze utrzymywali. To jest heroizm, dlatego też myślę, że absolutnie prawo powrotu natychmiastowe do Polski, tylko lecz. W grudniu ubiegłego roku prezydent podpisał przyjętą przez parlament listopadową nowelę, która zwiększyła wsparcie dla repatriantów o 25 tysięcy złotych na rodzinę. Dla Polskiego Radia 24, Michał Wedusiow. Polacy w świecie. Rozpoczęty właśnie rok zapowiada się bardzo interesująco pod względem wydarzeń polonijnych związanych z obchodami stulecia polskiej niepodległości. W wielu krajach będą przez cały rok organizowane lokalne wydarzenia upamiętniające rok 1918. Także w środowisku amerykańskiej Polonii nie zabraknie uroczystości rocznicowych. O tym, czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach, w relacji naszego korespondenta Jana Pachowskiego. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula, najważniejszej tutejszej polskiej organizacji, podkreśla, że ma nadzieję, że w roku 2018 pogłębi się współpraca naszego kraju w różnych dziedzinach ze Stanami Zjednoczonymi. To jest ciężko w tej chwili powiedzieć, jak to będzie. By lepiej było, żeby więcej korzyści było, a nie tylko tyłazji. Jest zawsze grzeczności więcej, żeby była taka lepsza współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, bo przecież przez tyle lat Polska jest dobrym partnerem ze Stanami. Przedstawiciele chicagowskiej Polonii od dawna zabiegali, aby do wiecznego miasta przyjechał Andrzej Duda. W Chicago polski prezydent zdecydowanie wygrał ostatnie wybory. Jest też tutaj osobą niezwykle popularną. Do spotkania dojdzie 19 maja w Parku Milenijnym. To będzie takie, mam nadzieję, wielkie spotkanie w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i bardzo się na to spotkanie cieszę. Planujemy przyjazd razem z żoną, poinformował prezydent. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że jak najwięcej znajomych, przyjaciół, moich rodaków przyjdzie się z nami spotkać, dodał Andrzej Duda. Chciałbym podziękować za trwanie w polskości, za podtrzymywanie polskich tradycji i polskich zwyczajów, za przekazywanie ich młodym, za działalność oświatową, a więc wszystkim nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, za wszelkiego rodzaju polonijną działalność społeczną, przede wszystkim za jej ogromne bogactwo w Chicago. Mówi w końcówce grudnia w jednym z wywiadów Andrzej Duda. W tym roku szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski zapowiedział otwarcie dwóch nowych polskich placówek dyplomatycznych w USA, dokładnie w Seattle, w Miami. Ja bym chciał, żeby w obu tych miejscach, to znaczy w Miami i Seattle, były nasze placówki z różnych powodów. Miami to duże skupisko Polaków, ważne też, miejsce, aby oddziaływać również na Ameryko Łacińską, szczególnie na Karaiby. Seattle natomiast ważne ze względów na gospodarkę, na innowacyjność, ale wydaje mi się, że Polacy w Stanach Zjednoczonych marzyliby o jeszcze więcej konsulatach czy naszych placówkach. Na przykład Pensylwania przecież jest też dużym skupiskiem Polaków, więc też można było się tam zainteresować stworzeniem konsulatu. Wiem, że Polacy San Francisco również marzą, aby ten konsulat tam powstał, bo to jest duży, ważny ośrodek. Także jeśli fundusze pozwolą, uważam, że tych miejsc, gdzie Polacy byliby obsługiwani i opiekowani przez nasze konsulaty, powinno być znacznie więcej. Do tego wydarzenia jeszcze dużo czasu. Ale już warto o tym wspomnieć. W listopadzie odbędzie się w Chicago jubileuszowy 30. Festiwal Filmu Polskiego. New York Times zalicza go do 5 najważniejszych imprez popularyzujących kino europejskie w Ameryce. Z kolei ogólnokrajowa telewizja ABC uważa go za wydarzenie kulturalne na wielką skalę. Festiwal w ciągu 29 lat w ramach swoich programów zaprezentował blisko 2000 polskich produkcji i gościł ponad 600 przedstawicieli polskiego środowiska filmowego pracujących na całym świecie. To również największy pokaz polskiego kina poza granicami naszego kraju.
mówi jeden z organizatorów festiwalu, Krzysztof Kameszew. Ja myślę, że tu jest podwójna optyka. Z jednej strony mamy optykę Polski, która patrzy z takim pobłażaniem na Chicago, jakaś Polonia, to nie jest Cannes, Berlin, Wenecja, Oscary. Z drugiej strony mamy optykę tego rynku, który pełnym podziwem patrzy, jak my tę pracę u podstaw wykonujemy i z tym polskim filmem się powolutku, powolutku gdzieś przebijamy. Pozdrawiam słuchacze Polskiego Radia 24 ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. W magazynie przenosimy się do Wilna. W październiku 1918 roku powstały oddziały samoobrony Litwy i Białorusi. To mało znany fakt z historii rodzącej się polskiej niepodległości. Samoobrona wileńska dała odpór nacierającym bolszewikom, choć ostatecznie ochotnicy zostali wyparci z Wilna. O zapomnianych obrońcach polskiej niepodległości na Litwie Kamil Zalewski. Hołd na Nowej Roście oddali członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wileńce. Ważność żołnierzy samoobrony honoru oddać. O tym, czym jest Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wileńce, powiedział Polskiemu Radiu jego prezes, historyk Waldemar Szałkowski. Garnizon Nowa Wileńka jest to Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej. Ponadto nasz nazwy Garnizon Nowa Wileńka, ponieważ rekonstruujemy dzieje trzech klubów, które scenowały w okresie międzywojennym dzisiejszej dzielnicy Wilna, a wcześniej osobne miasteczko Nowa Wileńka. Dokładnie jest to 13 pułk kolany wileńskich, 75 pułk piechoty oraz 19 pułk 19 pułk artylerii lekkiej. A wszystkie te pułki się wywodzą właśnie z samoobrony wileńskiej. To właśnie samoobrona wileńska, ona powstaje w końcu października 1918 roku. To na tym nikt nie podaje, w żadnych źródłach tego nie mówi październik, bo to właśnie samorzutnie powstająca formacja wojskowa.